Kochani, mamy ten czas wyjątkowy, uroczystość Wszystkich Świętych, dzień zaduszny. Ten czas jest dla jednych taką radością, dla innych przypomnieniem i łzami, bo pamiętamy tych, których pożegnaliśmy i myślimy o śmierci. I ja jestem wzruszona, bo dzisiaj, kiedy do Was właśnie to mówię, jestem w miejscu, gdzie jest taki symbol chyba, którego nie znamy. Okno, przez które nic nie widzę. No właśnie, tak postrzegamy śmierć, że to jest koniec. A ci, co są po drugiej stronie tego okna, widzą, że to jest dalej życie, że to jest blisko, że to jest jedno, że to jest spełnienie i że tam właśnie, z tamtej przestrzeni widzimy to, czym zasłużyliśmy na ziemi. Miłością, bliskością, jednością i jesteśmy w niebie. Dzisiaj akurat też, zanim się z Wami spotykałam tutaj przez media współczesne, kilka chwil wcześniej rozmawiałam z panem, który pożegnał swoją małżonkę. On jest uśmiechnięty i on wprost mówi, ona mi z nieba mówi, co ja mam tu robić. I człowiek niosący właśnie w sobie siłę, iskrę miłości, bliskości, jedności w tym właśnie czasie. Myślmy, żeby te iskry się rozpalały i był potężny, powiedziałabym, płomień, nawet pożar miłości. I w tym pożarze po prostu wszystko, co brudne, zniknie, a wszystko, co piękne, będzie jak szczere złoto, jak piękna perła. Bo śmierć jest po prostu pewnym etapem do kolejnego życia. I może właśnie te dni niech nas uczą pełni życia. I wszystkim, którzy właśnie żyją w pełni, są w misji hospicyjnej, mówię dziękuję, że jesteśmy płomieniami dającymi pełnię życia.